Rozpoczynamy od Senatu, gdzie od wczoraj trwa gorąca dyskusja nad piątką dla zwierząt. O godzinie 15 Izba Wyższa wznowiła obrady. Senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie ustawy w całości. Rano nad zgłoszonymi poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt dyskutowały połączone komisje senackie Rolnictwa i Ustawodawcza. Senatorowie PiS-u wnieśli zaproponowane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki dotyczące wydłużenia vacatio legis do 1 stycznia 2022 roku, rekompensat dla producentów mięsa i dopuszczenia uboju rytualnego drobiu. Z tą ostatnią propozycją nie zgadza się senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak. I ta poprawka najważniejsza przejdzie, to będziemy głosowali za tą ustawą. A jeżeli ona nie przejdzie, to będziemy głosowali przeciwko ustawie. Zdaniem prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza głosowanie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt to test wiarygodności dla polskiego Senatu. Mają szansę senatorowie PiS-u zrehabilitować się i zagłosować inaczej niż w Sejmie, odrzucić piątkę wprowadzającą embargo na polskie rolnictwo, odrzucić piątkę, która likwiduje polską gospodarkę i jest przeciwko przedsiębiorcom, rolnikom, konsumentom. W klubie PiS, jak mówi wicemarszałek Sejmu, cały czas jest dyscyplina w głosowaniu. Owszem, jest taki nakaz. Tu warto zwrócić uwagę, że to jest trochę dziwne, bo nawet mamy w tej chwili nakaz głosowania przeciwko tej ustawie, bo jest też wniosek pani marszałek Staneckiej z Lewicy, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. I tu PiS będzie głosował przeciwko temu wnioskowi, więc widzimy, jak relatywna jest ta dyscyplina. Nowe przepisy o ochronie zwierząt budzą duże kontrowersje i to nie tylko wśród niektórych senatorów czy posłów PiS. Wczoraj przed Sejmem przeciwko zmianom w ustawie protestowali rolnicy.